czekaliśmy, witaj na Nowy Testament. Tęskniliśmy, witaj na Syn marnotrawny. Cieszy nas to, że znowu widzimy Cię. Witaj nam, witaj nam. Wróciłeś do naszych serc, witaj nam. Radujmy się więc, witaj nam. Przetańczmy całą noc, bo radości nastał czas. Witaj nam, witaj nam, witaj nam. Wczoraj przeminęło i przeszłością jest. Słońca wschód na niebie nam oznajmia, mamy nowy dzień. Znów możemy razem, tak jak dawniej iść, razem dalej iść. Chociaż drogę zgubiłeś, witaj nam. Do domu wróciłeś, witaj nam. Powróciłeś, by żyć, by miłością naszą być. Witaj nam, witaj nam. Witaj. Jeśli ktoś z was ma 100 owiec i zgubi jedną z nich, czy nie zostawi 99 i nie pójdzie za zagubioną, by ją odnaleźć? Patrzcie, do kogo ten Jezus przemawia. Do celników, złodziei i innych wyrzutków. Oni słuchają i rozumieją. Ważniejsze jest godne postępowanie niż słuchanie historii. Poza tym to tylko opowiastki dla dzieci. Sam mógłbyś z nich czerpać mądrość. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy powiedział do swego ojca: daj mi część majątku, która mi przypada. Uprawa ziemi to strata czasu. Pracujesz tak ciężko cały rok, a wystarczy jedna burza, żeby wszystko zniszczyć. Przyszłość jest zawsze w rękach Boga. Ja chcę wziąć życie w moje ręce. Słyszeliśmy to już kiedyś. Ojcze, chcę pojechać do miasta. W mieście, jeśli masz pieniądze, możesz je pożyczać. A po jakimś czasie otrzymasz 5, 10 razy więcej. Tam nie trzeba ciężko pracować, orać, sadzić, pielić, ani żąć. Dobrze by było, gdybyś mógł zostać bogaczem bez żadnej pracy. Nie powiedziałem bez pracy, ale bez ciężkiej pracy. Trzeba mieć więcej tu. Dobra, taki jesteś mądry? To czemu tego nie wykorzystasz? Potrzebuję pieniędzy. Nie, Jakubie. Nie chcę dłużej siedzieć na wsi. Ojcze, chcę pojechać do miasta. Jakubie, dałbym ci wszystko, czego chcesz, ale nie mam pieniędzy. Wszystko, co mam, to ziemia, owce, kozy i krowy. W przyszłości połowa tego wszystkiego będzie twoja. W przyszłości? Wtedy będzie za późno. Fortunę buduje się tak, jak ten mur. Wolno, kamień po kamieniu. Ja chcę ją zdobyć już teraz, gdy jestem dość młody, by się nią cieszyć. Nie słuchaj go, ojcze. On chce, żebyś sprzedał połowę majątku i dał mu pieniądze. Tak cię proszę, daj mi szansę, ojcze! Nie zawiodę cię! Jakubie, czy ty nigdy nie przestaniesz? Nie, dopóki się nie zgodzisz. O, no dobrze. Co? Co?
Więc się zgadzasz? Tak, Jakubie, zgadzam się. Dziękuję! Dziękuję ci! To twoja część majątku. Możesz z nią zrobić, co zechcesz. Witaj, Fortuno. To moja przyszłość. Wiem, że czujesz się bogaty, ale to nie jest tak dużo pieniędzy, jak ci się wydaje. Pamiętaj, musisz dobrze liczyć. Za każdym razem, gdy coś wydasz lub zarobisz, zapisuj to. Tak będzie, ojcze. Spokojnie, łatku. Kiedy tu wrócę, będę bogaty. Do widzenia! Połowa naszego majątku przepadła. O panie, proszę, daj mu szczęśliwie wrócić do nas. Muszę mieć lepsze ubranie. Do mnie, proszę, proszę, o młodzieńcze, ja cię wystroję. Zaraz, zaraz. A co powiesz na to? Tak, 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 tak. A to? No, czekaj, czekaj, czekaj. I jeszcze to. Pasuje do twoich oczu. Nigdy, nigdy nie widziałam takiego przystojniaka. Tylko mnie, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Dzień dobry, sprzedajesz buty? Buty, buty, znajdzie się tu kilka par. Ale dziwne, co znaczy niezwykłe, przepiękne ubranie. No, dziękuję. O nie, 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 te buty nie pasują. Tak, ale... Znajdę coś dla ciebie, chodź za mną. To przepiękne buty, co myślisz, he? A. Świetne. O, są piękne. Tylko 3 złote denary. Tak, to prawdziwa okazja. Są warte jeszcze więcej. Chodź, chodź i poznaj swoją przyszłość. Widzę złoto. O, widzę wielkie bogactwo. Długie życie pełne sukcesów. Sam to wiem. Ale proszę, oto moneta. Może pomarańcze? Nie. Może to. Nie, może nie. O! Jabłka! Dziękuję. Może wezmę te 2. Hmm.
Panie, czy pomożesz żebrakowi? Nie mam nic. Złoto, złoto. Jakie złoto. Proszę. Podzielcie się tym. Uważaj, obejrzyj się! Co tam, Anno? Ratunku! Skacz! Szybko! Witaj w naszym mieście, przyjacielu. Jestem Fashid, a to moja siostra Anna. O. Uratowałeś mnie. A więc o to im chodziło. To nierozsądnie trzymać złoto przy sobie. Właśnie przybyłem do miasta. Mam zamiar pożyczać pieniądze i zbić fortunę. Ale masz kupę forsy. Ty możesz za to długo używać życia. Bracie, nie chcesz się chyba bawić za jego pieniądze. On musi je zainwestować. Tak, ale nie wszystkie. Chcę mieć też trochę przyjemności. Posłuchaj, jeśli chcesz być tu poważnie traktowany, musisz mieć inne ciuchy. Ale to nowe ubranie. Nie podoba ci się? Trochę zbyt... jaskrawe. Aż zęby bolą. A jednak masz fart. Co? Żebracy ukradli te twoje okropne buty. Co ja z tym wszystkim zrobię? Sprzedasz to farmerowi, który nie zna się na modzie. Uwaga, rzucam. Spróbujesz szczęścia? Jasne. Jeszcze raz. Niestety, przegrałeś. Miłe miejsce! Tak! Jest! Chrupiące łódko! To się nazywa życie! Jasne! Za nas! Za fortunę! O szczęścia! O,
Jesteś najlepszym kumplem, jakiego w życiu miałem. Bawimy się codziennie od miesiąca. Czekaj. Chciałbym kupić kwiaty dla Anny. Reszta dla ciebie. Nigdy nie zapomnę ci twojej hojności, wielmożny panie. Proszę. Och, Jakub. Anno, mam coś dla ciebie. Wiesz, mogę mieć tyle kwiatów, ile chcę. Z ogrodu mego ojca. A, myślałem, że mnie lubisz. Kiedy tu przyjechałeś, miałeś tyle planów. Nadal pragnę je zrealizować. Nie. Jesteś jak mój brat. Pusty. Lekkomyślny. Wkrótce stracisz całe złoto. Mam jeszcze mnóstwo pieniędzy. Zobacz. A? Mam drugą sakiewkę. Och, Jakubie. Zainwestuję to złoto. Zobaczysz. Zaraz wrócę. Jakubie! Jakubie! Gdzie ty się podziałeś? Szukam cię wszędzie od rana. Zostaw mnie. Ej, co jest? To koniec, Faszidzie. Nie mam złota. Ani jednej monety. Rozumiesz? Jak to? Wiesz, ja... Prawie zapomniałem. Mam ważne spotkanie. Miałem być bogaty. Oszukałaś mnie. A czego się spodziewałeś? Za jedną złotą monetę? Mówiłaś, że mnie nie zapomnisz. Nie widziałam cię nigdy na oczy. Proszę, nie miałem nic w ustach od 2 dni. Odpracuję to. Idź żebrać gdzie indziej. To moje szczęśliwe miejsce. Kiedyś dostałem tu złotą monetę. Wynoś się już. Pomóż mi, daj panie, choć monetę. Masz jednego kalekę. Ja nie mam nic. Daj choć monetę. Dziękuję. O, ty łachudro! Oddawaj to! To nie moje!
bardzo proszę. Przestraszyłeś mnie. Jestem, panie, jestem głodny, panie. Proszę. Daj mi pracę. Proszę. Bardzo chciałbym ci pomóc, chłopcze, ale w naszych stronach panuje głód. Ledwie udaje mi się wykarmić moje zwierzęta. Dzisiaj radzą sobie tylko ci, którzy pożyczają pieniądze. Proszę, panie. Mogę robić wszystko. Nie wiem, no tak, no... Dobrze. I jeśli chcesz, możesz paść moje świnie. Masz po nich sprzątać i karmić je. A potem możesz jeść to, co po nich zostanie. Dziękuję, panie. Jak nisko upadłem. U mego ojca nawet słudzy mają lepsze jedzenie. Tak, wiem co robić. Tak jest. Wrócę do mego ojca. Tak. I poproszę, żeby przyjął mnie do pracy. Jakub? Jakubie, mój synu, ty żyjesz? Ojcze, zgrzeszyłem. Przeciw Bogu i przeciw Tobie. I nie jestem godny być Twoim synem. Ale proszę, proszę, pozwól mi być Twoim sługą. Nigdy, nigdy, Jakubie. Hej, chodźcie tu. Słuchajcie, Jakub powrócił. Przynieś moją najlepszą szatę i ubierz w nią mojego syna. Włóż pierścień na jego palec i sandały na nogi. Wybierz utuczone ciele, zabij je i upiecz. Będziemy ucztować i weselić się. Ten mój syn był martwy, a teraz ożył! Zaginął, a odnalazł się! Co tu się dzieje? Czemu ojciec wyprawił ucztę? Twój młodszy brat wrócił do domu. Jakub? Zdobył w mieście fortunę? O nie, stracił wszystko. Co? Nehemiaszu, przyłącz się do zabawy. Od tylu lat wiernie ci służę i nigdy cię nie zawiodłem. I przez te wszystkie lata nigdy nie dałeś mi nawet jagnięcia, bym mógł się zabawić z przyjaciółmi. A teraz, gdy Jakub wrócił do domu, Jakub, który roztrwonił połowę twego majątku, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Dla ciebie zrobiłbym to samo. Synu, wiesz, że kocham was obydwu. I wszystko, co moje, jest twoje. Chętnie oddałbym wszystko, co posiadam i został nędzarzem, gdyby to uczyniło z was obu porządnych i mądrych ludzi. Jakub słono zapłacił za zdobycie mądrości, a ty, Nehemiaszu, zawsze byłeś mądry.
Chodź, radujmy się, bo twój brat był umarły, a teraz znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. To także są synowie i córki Boga. I wielu z nich zgrzeszyło. Ale pytam was, faryzeusze, czy któregoś z nich odrzuci nasz Ojciec w niebie, jeśli się nawrócą? Czy ich odrzuci? Nie wiemy. Więc ja wam to mówię. Bóg przebaczy im wszystkim. Gdybyście mnie słuchali, też byście to wiedzieli. Cieszy nas to, że znowu widzimy Cię. Witaj nam, witaj nam, witaj nam.